Ziemia Święta, Betlejem, miejsce narodzenia Jezusa, miejsce, które odmieniło losy ludzkości. To tu, do groty narodzenia, przybyli pasterze powiadomieni przez anioła. Tu dotarli trzej królowie za sprawą betlejemskiej gwiazdy. Betlejem, grota narodzenia Jezusa Chrystusa. Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem to jeden z najstarszych kościołów na świecie. To w tym miejscu, w grocie, narodził się Jezus Chrystus. To szczególne miejsce na pielgrzymim szlaku dla każdego chrześcijanina, ale też dla każdego człowieka. Tu bowiem przyszedł na świat Syn Boży, Odkupiciel ludzkich dusz. Emocje, jakie towarzyszą nawiedzeniu tego miejsca, są nie do opisania. Miejsce narodzenia chce zobaczyć i ucałować każdy, kto tu przybył. Dzisiaj, w czasach zawieruchy wojennej, to bardzo trudne, bądź wręcz niemożliwe. Dlatego pozostają tylko wspomnienia i nadzieja, że niepotrzebny rozlew krwi i siła zniszczenia zakończą się szybko. Naszym marzeniem jest, aby to zbliżające się Boże Narodzenie przyniosło pokój całemu światu. Niech zagości pokój i radość w naszych rodzinach, w naszych sercach, w bliskim i dalszym otoczeniu, w miejscach nauki, pracy, wśród sfer rządzących i politycznych, którym wiele dano i od których wiele wymagać się będzie. To ci, którzy są u władzy, rozdają karty i wpływają na losy narodów i poszczególnych jednostek. Módlmy się o opamiętanie dla nich, bo od nich zależą losy całego świata. Niech narodzone dziecię pomoże każdemu z nas w podejmowaniu mądrych i dobrych decyzji. Pod Bazyliką Narodzenia znajduje się Grota Narodzenia, Żłóbek, Grota Świętego Józefa, Ołtarz Trzech Królów, Grób Świętego Eusebiusza, Ołtarz Młodzianków, Grota Świętego Hieronima. Jest też przejście do nawy bocznej, do Kościoła Świętej Katarzyny. Znajduje się tu ciekawa rzeźba Powołanie Dawida autorstwa Czesława Dźwigaja z Krakowa, z Polski. Rzeźba przedstawia proroka Samuela w otoczeniu siedzącego Jessego oraz jego siedmiu synów. Z drugiej strony nadchodzi najmłodszy syn Dawid z trzodą owiec. Anioł przypomina o wypełnieniu się obietnic danych Dawidowi we wcieleniu Syna Bożego. Drzewo symbolizuje genealogię Jezusa Chrystusa, przedstawionego na szczycie rzeźby jako Król Wszechświata. Ojciec Święty Benedykt XVI, pielgrzym w Betlejem, pobłogosławił to dzieło 13 maja 2009 roku.
Pole pasterzy Beltsachur znajduje się około 3 km od Bazyliki Narodzenia Pańskiego. To tu w noc narodzenia Jezusa Chrystusa pasterze trzymali straż nocną nad swoją trzodą. W tym miejscu Anioł Pański objawił się pasterzom i oznajmił narodzenie w mieście Dawida Zbawiciela. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Do anioła przyłączyły się chóry zastępów i wielbiły Boga na wysokościach. Pasterze udali się do Betlejem pokłonić się nowonarodzonemu dziecięciu. Na polu pasterzy oprócz groty znajduje się kaplica, w której są przedstawione sceny z wydarzeń biblijnych z dnia narodzenia Pana. Nie tylko pasterze przybyli i przynieśli dary dzieciątku Jezus. Dotarli tu też przybysze z daleka, trzej królowie, którzy również oddali pokłon dzieciątku Jezus i Jego rodzicom. Pobłogosławili dzieciątko i złożyli Mu cenne dary, i pokłon i dary nowonarodzonemu dziecięciu, mirrę, kadzidło i złoto. Złoto jest symbolem godności królewskiej. Mirra symbolizuje wypełnienie proroctw i zapowiedź śmierci Chrystusa. Kadzidło oznacza godność kapłańską. Witając